Szczęść Boże, coś wam powiem. Czy trwamy w tym czasie, gdy duch przekonuje ludzkość o grzechu? Zapewne. Ale społeczeństwo nie chce słuchać o grzechu, bo on zasmuca. Odbiera radość z dobrej zabawy bez ograniczeń. Grzech jest czymś, czego wielu się wypiera, bo twierdzi, że wszystko wolno, co przynosi zadowolenie. To wydarzenie zesłania Ducha Świętego uobecnia się przez wieki za sprawą Kościoła, który jest jeden święty i apostolski. Tak przecież mówimy każdej niedzieli. Hasło tegorocznej pracy duszpasterskiej brzmi: wierzę w Kościół Chrystusowy. I ono jest przypomnieniem tej prawdy. Chrystus przyszedł do ludzi, a ludzie go odrzucili. Dał przykład życia zmierzającego do Ojca, a ludzie poszli swoją drogą. Wieloma znakami sprawił, że ludzie zaczęli w Niego wierzyć, ale i też wielu tej wiary nie ustrzegło. Świat pochłonął człowieka do reszty. Jak mówi sam Chrystus, władca tego świata został osądzony. Co więc nam zostało? Jak się uchronić przed potępieniem? Gdzie szukać naszego ratunku? Te pytania nie wynikają z chęci ucieczki przed odpowiedzialnością, bo każdego z nas czeka sąd Boży. Bardziej te pytania wynikają z troski, by móc cieszyć się bliskością tego, który pierwszy nas umiłował. Jakże bardzo potrzebujemy tego Ducha i chyba odnosimy wrażenie, że On nie jest obecny w naszym życiu. Być może źle Go szukamy. Duch jest w nas od momentu chrztu. Dopełnia swojej obecności w momencie bierzmowania. Właśnie ja mam z tym problem. Za bardzo sakramenty traktujemy na zasadzie należności, a za mało dajemy z siebie, by na nie odpowiednio się przygotować. To chyba jest tak, jakby ktoś dawał mi do pilotowania samolot F-16, ale nie powiedział, jak mam tym sterować. A skoro nie wiem, to nawet nie wystartuję i nie będę cieszył się lotem. Przez to też obdarowani odchodzą, uważając, że ten dar do niczego im się nie przyda, jest bezużyteczny. Papież Benedykt mówił: Duch Święty czyni nas synami i córkami Boga. Zobowiązuje nas do takiej samej odpowiedzialności jak Bóg za swój świat, za całą ludzkość. Uczy nas patrzeć na świat, na innych i na siebie oczami Boga. To wielkie zadanie, które zmusza mnie do wyjścia na zewnątrz. Bycie odpowiedzialnym przeraża. Bywamy mocni w słowach, domagamy się, pyskujemy, komentujemy. Kiedy przychodzi do działania, chowamy się za innych. Stajemy się tacy mali i wystraszeni. Gdyby było choć trochę woli i chęci otwarcia się na działanie Boga poprzez Ducha, nie byłoby kryzysu wiary. Kiedy ja nie domagam, bo mam ograniczoną wiedzę, On działa we mnie. Tak można w skrócie powiedzieć o zasadzie obecności Ducha Świętego w naszym życiu. Każdy z nas, kto się stara iść przez życie drogą wiary, wie z własnego doświadczenia, że w wierze człowiek coraz więcej dojrzewa. Coraz więcej i coraz głębiej człowiek widzi wszystko w świetle wiary. Prawdy wiary odsłaniają przed nami swoją dotąd przez nas nawet nieprzeczuwaną wspaniałość i bogactwo. Ten rozwój wiary na tej ziemi nie kończy się. Człowiek poznaje Ewangelię i raduje się Chrystusem coraz więcej i więcej, bo po prostu jesteśmy stworzeni do życia wiecznego. By móc cieszyć się obecnością Ducha, muszę dać Mu przestrzeń do działania. A chcąc zrobić miejsce, muszę z czegoś zrezygnować, zwłaszcza z tego, co nie jest Boże. Warto więc zobaczyć, jak zabrać się za porządkowanie swojego wnętrza, by przyjąć dary Ducha Świętego. Z Panem Bogiem.